Wyrazami ciągu arytmetycznego AN są kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 2. Ponadto wiemy, że trzeci wyraz ciągu jest równy 12 i musimy obliczyć 15 wyraz ciągu. Zapiszmy sobie zatem, że A3 jest równe 12. Możemy się przy okazji upewnić, czy rzeczywiście ten trzeci wyraz ciągu spełnia warunki zadania, to znaczy czy 12 jest liczbą, która przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. No oczywiście tak jest, ponieważ 12 podzielone na 5 to jest równe 2, no i reszty rzeczywiście 2. W związku z tym możemy teraz wywnioskować, ponieważ trzeci wyraz ciągu jest równy 12, jak wygląda na przykład drugi wyraz ciągu, czyli poprzednia liczba mniejsza od 12, która również przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. No oczywiście jest to liczba o 5 mniejsza, czyli 12 minus 5 to jest 7, no i 7 rzeczywiście podzielone na 5 jest równe 1, no i reszty również 2. No i możemy jeszcze w ten sam sposób wyliczyć, ile jest równy na przykład pierwszy wyraz ciągu. Pierwszy wyraz ciągu jest równy 7 minus 5, czyli 2. No i rzeczywiście 2 dzielone na 5 jest równe 0, no i reszty znowu 2. W ten sposób wyznaczyliśmy sobie pierwszy wyraz ciągu. Mamy również różnicę ciągu, która jest równa 5, czyli możemy sobie zapisać, że R jest równe 5. No i teraz bez problemu możemy policzyć dowolny n-ty wyraz ciągu, korzystając ze wzoru ogólnego na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. W naszym przypadku musimy policzyć wyraz 15, czyli po prostu podstawiamy do wzoru pod n-a 15, no i liczymy, że a15 jest równe a1, czyli 2 plus 15 minus 1, czyli 14 razy r, no ale r jest równe 5. Czyli otrzymujemy 2 plus 14 razy 5, czyli 70, no i suma jest równa 72. Zatem 15 wyraz ciągu jest równy 72.